Cześć i czołem! Ja wiem, drodzy widzowie, że dla was tydzień przerwy to bardzo długo, ale jeszcze się nie wyleczyłem. Boli mnie głowa jak cholera. Mam zatkane zatoki. I ogółem czuję się do dupy. Dlatego dzisiaj pokażę wam coś, co mogę pokazać bez wychodzenia z domu, a potem wezmę się za ambitniejsze projekty. Ale dość o mnie. Opowiem wam o tym, jak Polacy wykiwali Amerykańców i stworzyli jeden z lepszych ciężkich karabinów maszynowych lat 30. Proszę państwa, to będzie historia CKM-u wzór 30. Jak już to wielokrotnie mówiłem w moich filmach, Wojsko Polskie po wojnie polsko-bolszewickiej używało każdego fizycznie istniejącego na kuli ziemskiej rodzaju uzbrojenia. Oznaczało to, że także w karabinach maszynowych mieliśmy totalny burdel od sasa do lasa, kilkanaście różnych rodzajów amunicji, kilkanaście rodzajów ładowników, taśm, pudełek i w ogóle. I cały ten burdel był koszmarem rusznikarza. Zacznijmy od najpopularniejszej rodziny, rodziny Maksima. Najbardziej bene dla nas był Maksim niemiecki. Dlaczego? Dlatego, że w 21 roku Rada Ambasadorów przyznała nam dawny pruski arsenał królewski w Gdańsku, żeby Polacy mogli sobie produkować karabiny Mausera i amunicję do nich. Wtedy też przyjęto, że Mauser i jego nabój będą przepisową bronią Wojska Polskiego. No ale wypadałoby mieć karabin maszynowy na takie same naboje jak karabin czterotaktowy. Dlatego niemieckie Maksimy, chociaż ciężkie i nieporęczne, były najlepsze z tego względu, że nie wymagały przeróbek. Na drugim miejscu załapały się Maksimy rosyjskie. Co prawda wymagały przekalibrowania, ale miały całkiem niezłą podstawę kołową, były wygodne, niezawodne, a przekalibrowanie akurat w nich dało się zrobić bez większego problemu. Na trzecim miejscu zaś były CKM-y firmy Vickers. Vickers jeszcze przed I wojną światową wykupił firmę Maksima i na potrzeby brytyjskiej armii opracował nowy model. No i ten właśnie model miał wprowadzone takie zmiany, że nie za bardzo dało się go przerobić na amunicję mauserowską, a do tego przy wszelkich próbach przeróbek i dostosowania miał tendencję do psucia się, dlatego poza tym angielski nabój. Polakom było totalnie nie po drodze z angielską 303, więc z niego zrezygnowaliśmy. Poza rodziną Maksima zaczyna się egzotyka. Dwa najpopularniejsze niemaksimowskie KM, jakie mieliśmy, to austro-węgierski Schwarzlose, który był tak genialnym wynalazkiem, że wymagał specjalnego urządzenia do smarowania naboi na drodze między taśmą a komorą nabojową, ponieważ kiedy załadowaliśmy taśmę na sucho, to karabin się zacinał. Jakby mieli w tamtych czasach WD-40, to by po prostu psikali całą taśmę przed załadowaniem. No a poza tym najpopularniejszy, piąty wzór, jaki występował, to były francuskie karabiny maszynowe Hotchkissa. Nie będę ukrywał, że za nimi nie przepadam. Ciężkie bydle z masywną lufą, która po wymontowaniu ważyła więcej niż cała reszta karabinu maszynowego, chłodzony powietrzem, a więc nie za dobrze jak na CKM z tamtej epoki, i do tego w bardzo kretyński sposób zasilany, z tak zwanej tacki. Wygląda to jak podstawka od ciasta, prostokątna. Na niej są metalowe sprężynki, w nie wkłada się naboje, około, jak dobrze pamiętam, 30. Jakie były dwie jego największe wady? Po pierwsze, mała pojemność, a po drugie, wystarczyła odrobina brudu i już postrzelane. Jednakże coś trzeba było wybrać. A że Polacy po I wojnie światowej odsunęli Piłsudskiego i opcja, która dorwała się do władzy, miała lekkiego bzika na punkcie Francuzów, poproszono, by firma Hotchkiss skonstruowała CKM oparty na swojej 14, ale przekalibrowany na naboje mauserowskie. Tym właśnie sposobem narodził się CKM wzór 25. Zakupiono pierwszą partię, wysłano do Torunia na testy, i przyszła odpowiedź. Sztabie generalny, kupa. To gówno nie nadaje się do walki. Co więc zrobiono? Pierwszą propozycją było odesłanie tego złomu do Francji z żądaniem przeprowadzenia niezbędnych modernizacji. I wbrew pozorom było to do zrobienia. Lufy bardzo się niszczyły, zamki się zacinały i broń się przegrzewała, bo najzwyczajniej w świecie Francuzi niezbyt dołożyli się i przyłożyli do przekalibrowania broni. To jeszcze było do naprostowania. Zakupione już CKM-y wzór 25 nie poszły jednak na złom, tylko montowano je w tankietkach, samochodach opancerzonych oraz czołgach. Tym sposobem dotrwały do września 1939 roku i miały okazję sprawdzić się w walce. Ale w międzyczasie był przewrót majowy i do władzy wrócił Piłsudski. A Piłsudski wolał coś bardziej solidnego, dlatego na polecenie Juska rozpisano nowy konkurs.
Znów w nim wystartowali Francuzi z CKM-em wzór 25, poprawionym. Czesi z CKM-em Schwarzlose, także zmodernizowanym. I cała paleta Maximo pochodnych. Pierwsze miejsce zajął amerykański Browning M1917, czyli CKM Browninga produkowany przez firmę Colta. I choć amerykański Browning na amerykańską amunicję wypadł świetnie, co jest oczywiste, bo konstruował go John Moses Browning, więc nie mogło być inaczej, to już zarówno coltowskie, jak i wickersowskie przeróbki Colta i Wickersa MK1 na nabój niemiecki już kulały. A podchodziliśmy do tego jak pies do jeża. Niewiele wcześniej, bo w 1928 roku, zrobiliśmy konkurs na ręczny karabin maszynowy. Wygrała go konstrukcja Colta, także zaplanowana przez Johna Mosesa Browninga, którą miał produkować europejski przedstawiciel Colta, czyli Fabrique Nationale w Belgii. Opowiedzieli oczywiście, że oni mogą sprzedać ten karabin, mają prawa patentowe, mają dokumentację, za pół roku będzie gotowa pierwsza partia. Wszystko było kłamstwem. Nic nie było połapane. Dlatego Polacy, pomni tamtej historii, o której więcej wam opowiadam w filmiku o Browningu, trochę stary, ale jary, pamiętając tamten smród, zaczęliśmy ostrożnie badać temat. Jak to zrobić, żeby Amerykanie znowu nas nie wydymali na kasę? No i okazało się, że to my możemy wydymać ich. Wicedyrektor fabryki karabinów w Warszawie, Jan Skrzypiński, odkrył, że patenty chroniące konstrukcję Browninga były opatentowane w Polsce jeszcze za czasów carskich. I długość czasowa ochrony patentowej na te wynalazki wygasła. Po prostu w Polsce patenty na te rozwiązania nie obowiązywały i nie było żadnej fizycznej mocy, żeby ktokolwiek kogokolwiek za to mógł pozwać. Skrzypiński za swoje odkrycie dostał 1,5% wartości kontraktu, 65 tysięcy złotych. Weźcie pod uwagę, przed wojną dobry nauczyciel, taki nie najniższego stopnia, tylko taki poważany w szkole, w liceum na przykład, zarabiał niecałe, jak pamiętam dobrze, 500 złotych, więc to jest taka furmanka kasy. A pozostałe 98,5% zainwestowaliśmy we własną konstrukcję. Ludzie z Państwowej Wytwórni Uzbrojenia i Fabryki Karabinów ostro wzięli się do roboty. Najpierw przy pomocy atasze wojskowych na świecie, w jednym z wielu toczonych wówczas konfliktów, zdobyli amerykański CKM Colta. Przysłano go do Polski, rozebrano, sprawdzono mechanizmy, zdjęto wymiary i przeliczono z cali na system metryczny. Następnie zrobiono coś, czego brakło przy poprzednim CKM-ie. Dokładne badanie wpływu nowego rodzaju amunicji na konstrukcję, która nie była pierwotnie pod niego konstruowana. Tym sposobem wychwycono kilka wad, na przykład jak tendencję do zacinania się przy krzywym podaniu taśmy, i zaczęto pracować nad polskimi modyfikacjami. Prace trwały intensywnie i w 1930 roku już wyprodukowano pierwszą partię próbną. Żołnierze wskazali po ćwiczeniach poligonowych na ich wady, i od 1931 roku, po wprowadzeniu ostatnich modyfikacji, narodził się on. CKM wzór 30. Strzelający mauserowskim nabojem 7,9 na 57 mm. Zasilany z parcianej taśmy na 330 naboi. Długi na 1200 mm, z czego sama lufa miała 720 mm. Sam karabin ważył 13,5 kg. Do chłodnicy wchodziły 3 litry wody, a podstawa miała prawie 30 kg. Podstawa była, o ironio, bardziej zmodyfikowana niż CKM, bo nie była wzorowana na amerykańskiej. Amerykańska podstawa ma wszystkie trzy nogi tej samej długości i można powiedzieć, że jest prawie symetryczna. Polska podstawa zaś ma jedną nogę inaczej skonstruowaną, dłuższą i ustawioną pod innym kątem, z tego powodu, że w niej ukryte są części do skonstruowania masztu umożliwiającego strzelanie do celów latających. Podobnie jak amerykańska podstawa, polska podstawa gwarantuje możliwość strzelania w pełnym zakresie 360 stopni, a także po rozstawieniu można z niej naparzać do tego wszystkiego, co pojawi się na niebie. Szybkostrzelność teoretyczna to 600 pocisków na minutę, a praktyczna między 400 a 450. Donośność zaś to 4,5 km. Pierwsze egzemplarze, które dopiero wdrażano, były drogie. Ponad 4000 zł za komplet, czyli CKM, dwójnóg, oprzyrządowanie i tak dalej. Ale już pod koniec lat 30. udało nam się na tyle wprawić w tej robocie, że cena spadła do około 2000 zł. Broń ta była na tyle udana, że nie tylko my jej używaliśmy. Do pewnego momentu mieliśmy złą passę. Polska fabryka startowała w różnych konkursach na CKM, eksportowych za granicę,
I wygrywaliśmy nawet z konstrukcjami oryginalnymi Browninga i Vickersa. Ale zawsze, kiedy dochodziło do kwestii kredytowania produkcji, polska fabryka nie miała zaplecza odpowiedniego finansowego i cała sprawa siadała. Aż w drugiej połowie lat 30. wybuchła wojna domowa w Hiszpanii i rząd republikański kupił od nas 1700 CKM-ów, płacąc gotówką i złotem. Dzięki tej bogatości można było wystrzelić korki od szampana, popłynęły zamówienia, następna zgłosiła się Turcja, Turcy zamówili naszą 30 przekalibrowaną na swój nabój i wydawało się, że teraz Polacy będą produkować na eksport. Ale niestety, nadeszła godzina próby, wrzesień 1939 roku. Te około 8500 sztuk, których używało nasze wojsko, świetnie się sprawdziły. Najlepszą rekomendacją jest fakt, że Niemcy przejęte egzemplarze wyremontowali i wcielili do Wehrmachtu. Potem, jak zaczęli produkować coraz więcej nowoczesnych karabinów maszynowych MG42, to nasze CKM znalazły się na tyłach, ale mimo wszystko wysoka jakość wykonania, precyzja, a także uniwersalność konstrukcji powodowała, że choć epoka CKM-ów nieubłaganie przemijała, ta broń wciąż znajdowała zastosowanie na polach bitew. No i bardzo często możemy go zobaczyć na rekonstrukcjach bitew z września 1939 roku jako zestaw wyposażony w instalację LPG, który robi pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, bo strzelanie z gazu jest o wiele tańsze i bardziej legalne od strzelania z tak zwanej ślepej amunicji. To by było ogólnie na tyle. Nie wiem, co tu więcej można powiedzieć. Broń jak broń, precyzyjnie wykonana, fajna, wygodna, celna, niezawodna, no ale wciąż tylko kopia, choćby nie wiem jak ulepszona, choć była ulepszona, ale tylko kopia Browninga, dzieła amerykańskiego samorodka i geniuszu rusznikarskiego. Ale spokojnie, Polacy konstruowali także broń, która była naszym autorskim dziełem, podobnie jak karabin przeciwpancerny UR, o którym wcześniej mówiłem, i tam będą się dziać rzeczy ciekawsze. Na razie dziękuję Grupie Rekonstrukcji Historycznych ze Skierniewic, która rekonstruuje polską piechotę z września 1939 roku. CKM, który pokazałem, właśnie pochodzi z ich muzeum w bramie Parku Biskupiego. Pozdrawiam raz jeszcze serdecznie i dziękuję za umożliwienie zrobienia tego filmu. A wy, niestety, czekacie. A o CKM-ie Wzór 30 opowiem wam może w ciągu najbliższych 2 tygodni, bo jutro jadę sfilmować jedno miejsce, gdzie broń ta naprawdę błysnęła. Także to nie jest koniec tematu. Jeszcze o tym usłyszycie. Cześć i czołem.